Cześć. Dzisiaj będę mówił o tym, jak pokonał mnie na balkonie przędziorek. W połączeniu z upałem sprawił, że moje tegoroczne plany, żeby balkon był piękny, zielony, po prostu spełzły na niczym. Jak do tego doszło? No to po kolei. W tym roku inwazja szkodników na balkonie rozpoczęła się od mszyc. Sprawnie zwalczyłem ją mospilanem, skutecznym, tanim środkiem chemicznym o ograniczonej szkodliwości. Mam przekonanie, że mszyce nie są trudnym wrogiem, jeśli odpowiednio szybko się zadziała. Dlatego tak ważny jest monitoring, regularne oglądanie roślin. Zadziałałem szybko, miejscowo i ostrożnie, bo stosuję również ochronę biologiczną przeciwko przędziorkom. Nie chciałem zabić bezcennych dobroczynków. Niestety to właśnie na polu walki z przędziorkiem odniosłem w tym roku porażkę. W zeszłym roku armia dobroczynków trzymała przędziorki na dystans, dosłownie. To uśpiło moją czujność w tym roku. Cała sztuka polega na tym, by kolonie dobroczynków wyhodować zanim poważnie namnożą się przędziorki. Dobroczynki mogą przetrwać dość długo bez swojego ulubionego pokarmu – przędziorków. Dobrze więc już w kwietniu kupić pierwszą porcję dobroczynków, spodziewając się pierwszych przędziorków w okolicy maja. Tyle teoria. W praktyce chciałem przyoszczędzić i skończyło się fatalnie. Kolonia dobroczynków, którą wyhodowałem, okazała się za mała. Podczas mojego tygodniowego wyjazdu przeoczyłem moment, w którym przędziorki zaczęły się błyskawicznie namnażać. Szczególnie wystawiony na słońce fasolnik cały pokrył się pajęczynami. Podobnie chmiel i milin, po prostu dramat. Było zdecydowanie za późno na zwiększenie liczebności dobroczynka. On radzi sobie dobrze, gdy liczba przędziorków jest niewielka. Później zostaje chemia. Inna sprawa, że wystawiony na południowe słońce balkon to gwarancja wysokich temperatur. A wysoka temperatura i wysuszone rośliny tylko zwiększają skutki inwazji przędziorków. Osłabione rośliny znoszą ataki gorzej, przędziorki za to uwielbiają upał i niską wilgotność powietrza. Za mną dwie sesje mospilanu, aby zwalczyć przędziorki, ale efekty są umiarkowane. Będę działał dalej, ale ten sezon jest stracony. Na szczęście przędziorki nie pokonały bariery drzwi i nie przedarły się z balkonu do mieszkania. Przynajmniej nie na tyle, by sprostać kolonii dobroczynka, którą w mieszkaniu regularnie zasilam. Średnio raz na miesiąc dokładam 5-7 nowych opakowań z dobroczynkiem. Ostatnio miałem mało czasu na nagrywanie i mało czasu na balkon, wynikiem czego jest ta sytuacja, ale mimo to udało mi się doprowadzić balkon do stanu, który, jak tak patrzę, może nie jest najgorszy, a oprócz tego sprawić, że na moim kanale jest ponad 1000 subskrybentów. Jestem tym miło zaskoczony. Bardzo Wam dziękuję. Jeśli uważacie, że te filmy są ciekawe, to zapraszam Was do subskrypcji. Wracamy do balkonu. Przegrana walka ze szkodnikami to jednak tylko połowa moich grzechów. W tym roku przede wszystkim za późno zacząłem balkonową przygodę. Dopiero po powrocie do Polski z długiego wyjazdu, w połowie marca, wysiałem jednoroczne pnącza, fasolnik egipski, kobe, kardiospermum. Pierwsze kwiaty zaczęły pojawiać się dopiero pod koniec lipca. Co ważniejsze jednak, rośliny w fale największych upałów weszły niewyrośnięte, z chudymi łodygami. A łodygi oczywiście magazynują wodę, więc gdyby były silniejsze, rośliny lepiej poradziłyby sobie z ogromnymi upałami. Na domiar złego popełniłem błąd nowicjusza. Na czas dłuższego wyjazdu nie otworzyłem wystarczająco dużo okien. To sprawiło, że balkon z ekspedycją południową zmienił się w saunę. Podczas tego samego wyjazdu, który trwał od niedzieli do niedzieli, tylko raz poprosiłem znajomych, aby przyszli podlać mój balkon. Łudziłem się, że to wystarczy. Nie wystarczyło. Część roślin taką suszę przeżyło, inne nie. Najgorzej zniósł ją milin amerykański, który nie tylko w tym roku nie zakwitł, ale zrzucił również większość liści. Ucierpiały również inne rośliny wieloletnie. Winorość o kilkumetrowych pnączach, która jest ze mną już kilka lat, już zrzuciła większość liści. Realne konsekwencje tegorocznych niedopatrzeń będę mógł poznać dopiero w przyszłym sezonie. Podsumowując, balkon południowy to piekielnie trudna sprawa. Oczywiście daje ogromne możliwości, bo słońce dostarcza mnóstwo energii. Ale nie wybaczę błędów. Najpoważniejszy błąd to brak uwagi i regularności. Wystarczyło 2 dni spóźnienia w podlewaniu i nieuwaga z przędziorkiem, aby tegoroczny projekt zakończył się niepowodzeniem. To tyle na dzisiaj. W przyszłym roku na pewno odpuszczam tę walkę o to, żeby balkon był cały porośnięty pnączami jednorocznymi. To jednak wymaga bardzo dużo uwagi, bardzo dużo czasu, cierpliwości i systematyczności. Po prostu przy moim trybie życia jest to trudne, szczególnie wtedy, gdy
ma do dyspozycji południowy balkon, balkon, gdzie tak szybko robi się niezwykle gorąco. Mam zamiar w przyszłym roku dalej pracować nad moimi wieloletnimi pnączami, nad roślinami, które wymagają troszeczkę mniej uwagi. Mam nadzieję, że to będzie lepszy rok i że małymi krokami ta przestrzeń, którą widzicie, będzie zarastać zielenią. Trzymajcie za mnie kciuki.